Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. W święto podwyższenia Krzyża Świętego rozważamy jeden z najbardziej znanych fragmentów Pisma Świętego. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Najważniejsze w tajemnicy odkupienia nie jest cierpienie, ale miłość. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny z miłości do nas pragnął przez śmierć krzyżową Jezusa i Jego zmartwychwstanie odkupić nas z niewoli grzechu. Przekraczająca wszelką miarę miłość Boga znajduje nas w naszym grzechu i bezsilności i wyzwala nas do nowego życia w łasce. Krzyż przypomina nam zawsze o tym, że nie ma takiego zła, takiego grzechu, takiego cierpienia, którego Pan Jezus nie wziąłby na siebie. On ofiarował swoje życie z miłości za wszystkich ludzi, wszystkich czasów i każdego z nas widział z wysokości krzyża. On z krzyża widział oczami pełnymi miłości, także mnie. Trzeba zatem jeszcze raz odczytać zdanie z dzisiejszej Ewangelii, ale w pierwszej osobie. Tak bowiem Bóg umiłował mnie. Dzisiejsza Ewangelia nawiązuje też do starotestamentalnej sceny z Księgi Liczb, kiedy Izraelici, pokąsani przez jadowite węże, znajdywali ocalenie, patrząc na węża miedzianego, umieszczonego przez Mojżesza na wysokim palu. Ten wąż miedziany to zapowiedź krzyża. Chrystus przez miłość przemienia przekleństwo krzyża w drogę do nieba. Często jesteśmy tak skoncentrowani na sobie i na swoich słabościach, grzechach i zranieniach, że nie wpatrujemy się już w Chrystusa ukrzyżowanego. A przecież adoracja krzyża, także ta prywatna, w zaciszu własnego pokoju, to nie luksus Wielkiego Postu, ale to modlitwa, którą choćby przez kilka minut możemy praktykować także dzisiaj i w inne dni. Mamy skupiać się coraz bardziej na Jezusie ukrzyżowanym, a nie na samych sobie. Tylko Jezus Chrystus wstąpił do nieba własną mocą i tylko On, jedyny Zbawiciel, może nas wprowadzić do swojego Królestwa. Tylko On może już teraz udzielać nam łask, jeśli z wiarą zanurzymy się w Jego męce. W naszej dzisiejszej modlitwie czyńmy staranniej niż zwykle, z wdzięcznością i wiarą, znak krzyża, znak zwycięstwa Chrystusa nad wszelkim złem, także w naszym życiu. Zwróćmy też uwagę, czy w naszym domu krzyż wisi na godnym miejscu, czy mamy go w zasięgu wzroku w naszym miejscu pracy. Nie wstydźmy się też tej najprostszej modlitwy wtedy, gdy widzą nas inni. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.